Program obchodów Dnia Patrona był bogaty. Po mszy świętej część oficjalna odbyła się w murach publicznego gimnazjum nr 22. Jest to refleksja nad tym, jak pracujemy, refleksja na to, w jakim kierunku zmierzamy, refleksja nad tym, czy to, co patron chce nam przekazać, realizujemy i czy staramy się przynajmniej, żeby on był naszą drogą, naszym przewodnikiem. Podczas zabawy rozstrzygnięta została trzecia edycja szkolnego plebiscytu Nasz Karolek na wyjątkowego ucznia PG nr 22. Taką sztandarową imprezą naszą jest Karolek, który wieńczy wszelkie osiągnięcia naszych uczniów. Mieliśmy dzisiaj prawie 30 osób nominowanych. Zwyciężyła uczennica klasy trzeciej Weronika Brylant. W programie Dnia Patrona znalazło się także przedstawienie Skórzane rękawiczki, przygotowane przez uczniów szkoły. To przedstawienie zdobyło pierwszą nagrodę podczas czwartego międzygimnazjalnego konkursu teatralnego. Skórzane rękawiczki opowiadają historię francuskiej gwiazdy kina lat 20. Vivien Moreau i młodego dziennikarza starającego się o pracę w dzienniku Le Figaro. Część sportowo-rekreacyjną obchodów Dnia Patrona w gimnazjum nr 22 wypełniły m.in. turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki plażowej. Był także kącik młodego naukowca, smakosza czy strefa kreatywności. Jak mówi dyrektor placówki Jan Sobolewski, publiczne gimnazjum nr 22 stara się istnieć na mapie Radomia jako szkoła, która dobrze uczy i wychowuje. Placówka należy do rodziny szkół Jana Pawła II.